Witamy Państwa ze studia TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie omawiamy pierwszą księgę Pisma Świętego, Księgę Rodzaju. A dzisiaj zastanowimy się nad wspaniałą postacią, nad postacią Józefa, który z niewolnika został namiestnikiem Egiptu. Uczestnikami dzisiejszej dyskusji jest Beata, Zenon, a ja mam na imię Zdzisław. Nie chcielibyśmy rozpoczynać tego studium bez obecności i wspierającej mocy Ducha Świętego, dlatego zapraszam Beatę do modlitwy. Kochany Ojcze, po raz kolejny spotykamy się, by otwierać Twoje Słowo. Przede wszystkim dziękujemy za taką możliwość, że możemy jeszcze w spokoju otwierać i czytać historie biblijne, które są bardzo pouczające, inspirujące. A dzisiaj, kiedy będziemy dalej kontynuować historię Józefa, chcemy prosić Ciebie, Panie Boże, o to, abyśmy skorzystali z tych historii, z tych wydarzeń, z tego wszystkiego, co przeżył Józef i wyciągnęli odpowiednie wnioski dla siebie. Chcemy popatrzeć, Boże, również na Ciebie, jako na tego, który jest autorem tego słowa. I przede wszystkim podziękować Tobie za to, że Ty poprzez te życiowe historie pragniesz nas wzbogacić i pragniesz nas udoskonalić w naszym charakterze, w naszym postępowaniu, w naszym takim codziennym życiu, w codziennych wyborach. Dlatego proszę o błogosławieństwo tego spotkania, tego studium i proszę o Twojego Ducha Świętego. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Wkraczamy w dzieje Józefa, właśnie w tym momencie, gdy Faraon jest wprost zachwycony, że Józef jest w stanie mu wytłumaczyć sny i zasugerować rozwiązanie tego problemu, który niewątpliwie jest na skalę państwa i nie do udźwignięcia przez Faraona. Ale popatrzmy, jak układa się droga Józefa, no użyję takiego świeckiego słowa, jak jego kariera przebiegała. Ile lat trwało od poniżenia do wywyższenia? I co to by były za lata? Tak krótko je powiedzmy. Śledząc zapis biblijny, dowiadujemy się, że miał około 17 lat, czy 17 roku życia został sprzedany przez swoich braci. To jest bardzo też interesujące skojarzenie, bo z Pisma Świętego dowiadujemy się, że też jeden z braci sprzedał swojego starszego brata. Mam na myśli Judasza i Pana Jezusa. A teraz staje przed Faraonem w wieku około 30 lat. A te 13 lat to były też burzliwe, bardzo burzliwe. Chociaż były chwile jakiejś pomyślności, to jednak też kilka lat spędził w więzieniu. Ja myślę, że to wcale nie były takie łatwe lata, bo my mówimy tak, o, zarządzał domem Potyfara, ale myślę, że to krótko zarządzał. To jest raz, a poza tym on zarządzał z pozycji sługi. Tak, ale zanim stał się zarządzającym, to może tam nie raz jego bat trafił i go potraktowali batem. Jak czyta się historię Józefa, to ma się wrażenie, że ten czas upływał dosyć szybko, prawda? Niemniej jednak, jak pomyślimy sobie o tym, że 12 czy 13 lat to jest jednak pewien okres czasu, który no, dla jednych może być długim okresem, dla jednych krótkim. Natomiast z mojej perspektywy wydaje mi się, że 13 lat to jest jednak długim okresem. I przeżywanie każdego dnia w takiej niepewności, no bo
mimo wszystko, nawet jeżeli Józef przebywał w domu Potyfara, zarządzał tym domem, to jednak to był czas, kiedy wypełniał swoją służbę, ale tak naprawdę nie wiedział, co będzie jutro. I rzeczywiście ta historia jest zdumiewająca, że Pan Bóg ma nad wszystkim kontrolę i nad życiem Józefa miał również kontrolę. Miał swój plan, który wiernie realizował. I dla mnie osobiście jest to przepiękna lekcja pokazująca, jak Bóg kontroluje czas, jak Bóg działa w życiu każdego. I jeżeli się człowiek tak chętnie podda Bożemu prowadzeniu i też cierpliwie będzie nawet znosił te wszystkie upokorzenia, problemy, jakiekolwiek różne sytuacje życiowe, to Bóg ma to najlepsze. Zawsze na samym gdzieś końcu, jako perełka tego właśnie jego dzieła, jego pracy. O, chcielibyśmy, żeby zawsze wszystko się takim happy endem skończyło, ale w tym przypadku tak to wygląda. Może jeszcze, żeby uwypuklić tą kwestię, czas zupełnie inaczej płynie w latach dostatku, pokoju i szczęścia. To zupełnie inaczej płynie, jak się jest niewolnikiem, jak się jest w więzieniu, jak się jest oskarżonym i zniesławionym i zamkniętym do więzienia. I tych lat, no, nie można Józefowi zazdrościć. Były one trudne. Ale powiedzmy sobie jeszcze jedną kwestię. Jedną sprawę omówmy. Jak wzrastał Józef intelektualnie, emocjonalnie, duchowo, że w końcu został namiestnikiem Egiptu? Bo on wzrastał w Egipcie. Tak, no zdecydowanie, ale ja też zwrócić chciałbym uwagę na to, że Józef od dzieciństwa wzrastał w niełatwych okolicznościach. Mm-hmm. To była rodzina z problemami, co dowiadujemy się z wcześniejszych opisów. Mm-hmm. Konflikty w rodzeństwie no, doprowadziły do tej nienawiści, że chcieli się go pozbyć na zawsze. No, dowiadujemy się, że jednak nie na zawsze się go pozbyli. Na szczęście. Na szczęście. I myślę, że warto tutaj podkreślić po raz kolejny dwie rzeczy. Mianowicie, że Bóg nie zostawia człowieka samemu sobie na pastwę losu, nawet jeżeli człowiek błądzi, grzeszy, zachowuje się źle. Jeżeli ktokolwiek zostawia, to człowiek może zostawić Boga. I ten drugi wątek, że Józef, no i to jest też zagadka dla różnego rodzaju ludzi, na ile od człowieka zależy to, że wyrósł na takiego szlachetnego człowieka. Tak. Bo tak. Spostrzeżenia z życia widzimy, że nieraz dziecko wychowywane w poprawnych, wzorcowych warunkach wyrasta na tak. przestępcę, tak. a w innym przypadku nieraz w patologicznej sytuacji wyrasta na szlachetnego no, człowieka. Widzę, że Beata też tak. jako kobieta chce tutaj zabrać głos. Proszę ja chciałabym bardzo. Powiedzieć taką ciekawą myśl, bo patrząc właśnie na historię Józefa, widzimy, jak Pan Bóg wynagradza wierność. Józef był wierny do samego końca. I wiemy o tym, zresztą poprzednia wierny lekcja. Bogu, wierny Bogu, tak, wierny Bożym zasadom. Tak. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Wierny Bożym zasadom. Tak. I Bóg błogosławi jemu. To błogosławieństwo widać w więzieniu. Na przykład, kiedy dostaje się tam no, niesprawiedliwie, on tak naprawdę od razu potrafi służyć innym. I Bóg daje mu taką mądrość i w relacjach z innymi, ale też w relacjach, żeby zaznać duchowo, tak? I wyjaśniać te sny, które
przydarzały się właśnie tym osobom, które były w więzieniu, a tutaj w tej lekcji mówimy o faraonie, który otrzymał ten sen. I to jest ciekawe, co faraon powiedział o Józefie, jak czytamy. Bardzo proszę przeczytać tak. Może ten fragment. Przeczytaj. Podobało się faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł wtedy faraon do dworzan swoich, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha Bożego tak jak on, jak ten? Więc sam faraon zobaczył, że to jest jakiś niezwykły człowiek, tak? Z taką olbrzymią mądrością. Tu oczywiście zwrócił uwagę na sam taki aspekt ekonomiczny, taką zdolność zarządzania, co w tamtym momencie wydawało się faraonowi najbardziej potrzebne, tak? Jako ktoś, kto potrafiłby zarządzać całym procesem ochrony kraju przed głodem. To jest ciekawe właśnie, że faraon zauważył, że ma ducha Bożego. Więc popatrzmy jeszcze w ten sposób. Spróbujmy to tak zebrać. Maria podziwiała wspaniały rozwój Pana Jezusa Chrystusa. I Jakub również zauważył, że Józef jest innego usposobienia, innego ducha. No, tutaj Zenek właśnie mówił, że jest pewną zagadką, że człowiek ma też pewne wrodzone predyspozycje, ale można najlepsze predyspozycje zniszczyć, a można w warunkach, które nie rokują rozwoju, jednak trzymać się tych zasad. I on się trzymał Bożych zasad. Pan mu pobłogosławił w ten sposób, że nauczył się zarządzać domem Potyfara, miał kontakty z ludźmi, no, którzy bywali w domu Potyfara. To była wielka jego edukacja. On słyszał o zarządzaniu Egiptem i on się uczył tego. On był pojętny. Bóg mu dał mądrość. W liście do Jakuba jest napisane, jak ktoś prosi o mądrość, to dostaje. Taki opis mamy gdzieś taki w natchnionym dziele, że jak wywożono Józefa z tych ojczystych stron i on widział gdzieś za tymi wzgórzami, gdzieś tam jest ojciec, to postanowił trwać przy Bogu. I konsekwentnie się tego trzymał. On się oparł na Bogu, a Bóg się oparł na nim. I dochodzimy do tego miejsca, gdy Józef już jest panem Egiptu, bo w pewnym momencie on się wypowiada, że ja jestem ojcem faraona. I rzeczywiście była taka godność, to był najbardziej zaufany człowiek faraona, jak ojciec. Gdy ojca brakło, to ktoś z mądrych doradców pełnił tą funkcję i Józef w to miejsce właśnie wszedł. Może powiedzmy jeszcze, jak się Józef, jak został nazwany Józef przez faraona? Jak faraon nazwał Józefa? To też nawiązuje. Zbawca świata. Tak się tłumaczy jego imię. I tak jak Józef uratował no, te kraje z nieszczęścia i głodu przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Pana Boga, tak Pan Jezus uratował całą ludzkość. Mi się wydaje, że Józef jest jednym z typów Pana Jezusa Chrystusa i to jest bezsprzeczne. Ale popatrzmy też, jak Józef reaguje. No ale jestem ciekaw, jak w tym więzieniu siedział, albo jak go bili tam jako niewolnika. To co on sobie myślał o swoich braciach? Czy dyszał odwetem? No bo przyszła okazja, że mógłby zrealizować swoje zamierzenia. Tak, tak. Myślę, że my wyciągamy tylko pewne wątki, bo temat jest niesamowicie obszerny. Ja chciałbym nawiązać tutaj do takiej, skonfrontować pewną maksymę powtarzaną między ludźmi, że każda władza deprawuje,
a władza absolutna deprawuje absolutnie. Jest to powtarzane nieraz wśród ludzi, bo zauważamy, że ludzie, którzy dochodzą do pewnego poziomu, do władzy, gdy czują, że mają władzę nad innymi... Ale nieraz po trupa. Dokładnie. I to dosyć nieraz w wielu trupach. Później ta przysłowiowa, najdelikatniej woda sodowa uderza do głowy, czują się jak bogowie, czasami nawet panami życia i śmierci swoich podwładnych. Natomiast tutaj Józef jest zaprzeczeniem tej zasady. Zupełnie zaprzeczeniem tej zasady. Po pierwsze, on miał powody do tego, żeby oskarżać Boga, żeby mieć zarzuty przeciwko Bogu. Panie Boże, no... Dlaczego? Słynne? No, jednak nigdy, przynajmniej z tego zapisu dowiadujemy się i myślę, że możemy to całkowicie stwierdzić, nie miał pretensji do Boga o to, co go spotkało. Ale to też wszystko jest uzależnione od tego, jakie my mamy doświadczenie z Panem Bogiem. Bo jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia z minionych, powiedzmy, okresów życia, albo tak? Nie analizuje życia albo pod tym nie analizuje kątem, że to już powinien zbierać sobie doświadczenia. Tak, dokładnie. To faktycznie, kiedy przyjdzie taka nadarzająca się okazja, to jest w stanie naprawdę komuś tam szpilę wbić. I zobaczcie, Józef jest właśnie takim człowiekiem dlatego, że w momencie, kiedy widział te wzgórza, na których gdzieś są rozciągnięte te namioty swojego ojca, on wtedy postanowił być Bogu wierny za wszelką cenę. I tak naprawdę ta wierność Bogu to jest pewien proces, który on przeszedł. I jego charakter był cały czas doświadczany w przeróżny sposób, tak? Były lepsze i gorsze dni, chyba więcej tych gorszych niż lepszych. Niemniej jednak jego postawa, jego charakter, który, tak jak powiedzieliśmy, wskazuje też na charakter Jezusa Chrystusa, no, rozwijał się poprzez te doświadczenia. I w momencie, kiedy stanęli przed nim bracia, bracia, to on nie miał ani chwili zawahania, by potraktować ich według Bożego modelu, według Bożego, tak, Bożej zasady. Oczywiście my tutaj czytamy... Ale ich doświadczał, co nie? Oczywiście my tu czytamy właśnie te wszystkie momenty, kiedy rzeczywiście włożył tam pieniądze do worków, kiedy kazał przyprowadzić tego najmłodszego brata, tak, syna Jakuba. Więc widzimy tam całą taką strategię działania, niemniej jednak ona miała też i swój cel. Tak, i jakiś zamierzony finał. Ale słuchajcie, wyobraźmy sobie taką sytuację. Na pewno Józef w Egipcie myślał i o swoim bracie Beniaminie. Musiała być między nimi bardzo serdeczna więź. No i przygląda się, jest 10 braci. A gdzie Beniamin? Na pewno zaczęły mu się kłębić myśli w głowie, że może i jego wykończyli, bo to przecież mówi, to by dzikusy. I chciał później sprawdzić, czy nastąpiła w nich jakaś zmiana, czy to jest rzeczywiście dalej taka dzicz, która zabiła jeszcze Beniamina. Proszę. Bardzo interesującą rzeczą jest właśnie ta taktyka, jaką Józef podjął, ponieważ możemy wywnioskować, że on rozpoznał swoich braci, gdy przyjechali. Tylko ale nie ujawnił, że nie ujawnił, nie ujawnił ich język, nie prawda? Ujawnił. Hebrajski. Więc oni nie wiedzą, z kim rozmawiają. Oni widzą Egipcjanina, prawda, w stroju i dorosłego człowieka. Gdy rozstali się, to był chłopiec jeszcze. Tak. Więc teraz zupełnie i nie podejrzewają, że Józef, że to jest Józef. Brat mógłby awansować do takiej pozycji. Józef przyjął taktykę teraz
właśnie chociaż miał w swoim ręku ich i mógłby się zemścić. Tak przypomina mi się historia Dawida i Saula, który też w podobny sposób miał sposobność, miał pewną próbę, test, jak zachowasz się, gdy możesz się zemścić. Tak. Czy wykorzystasz sytuację, żeby oddać pięknym za nadobne, prawda? I teraz Józef zaciska zęby, żeby się nie rozpłakać. Wiecie, ta wrażliwość mnie ujmuje. Ta wrażliwość Józefa, że on teraz wita tych swoich braci w sposób, no tak jakby się rozstali, jakby się pożegnali, prawda, kilka lat temu i spotykają się, chociaż oni nie wiedzą wciąż jeszcze, kim jest. Chociaż nie wiem, czy nie przesładzamy tej sprawy. Tak? Bo posłuchajcie, wsadza ich na 3 dni do więzienia. Oni nie wiedzą, na ile ich wsadził. Aha. Oni są przez 3 dni w więzieniu, ale Józef sobie myśli, może ojciec głodny. Po prostu też im daje czas na tą refleksję, bo słyszy, jak podejrzewa ich o szpiegostwo. Tak, ale Ruben mówi w pewnym momencie, czytam wiersz 42 rozdziału, wiersz 21. Mówili między sobą, ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość i nie wysłuchaliśmy go. Dlatego przyszło na nas to nieszczęście. Ruben zaś tak im wtedy powiedział, czyż wam tego nie mówiłem? Nie dopuszczajcie się wykroczenia względem tego chłopca, ale nie usłuchaliście mnie. To też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. I oni to rozmawiają. Mhm. Może po raz pierwszy, nie wiadomo. Być ale może. Sumienia mieli. Sumienia mieli. Ale ta konfrontacja, że oni się znajdują teraz w sytuacji takiej, że muszą błagać. O litość. O litość. A kiedyś ktoś o litość błagał ich, a oni nie. Nic, twardymi byli. I wtedy właśnie Józef rozpłakał się, odszedł i rozpłakał się. Widział więc, że to nie są już ci sami okrutni ludzie, co kiedyś. Jak ktoś ma wyrzuty sumienia i ma refleksję nad przeszłością i rozważa to, to już jest dobry krok. Tym bardziej, że oni nie domyślali się, że Józef ich rozumie. Ta. Oni sobie rozmawiali swobodnie, będąc pewni, że nie są rozumiani. Tak. Prawda? Więc dlatego, gdy Józef rozmawiał z nimi, to rozmawiał przez tłumacza, tak. Żeby nie wydało się, że on zna ich język. Tak, tak. Więc trzeciego dnia czytamy, że Józef zawołał ich, rozmawiał z nimi, wtedy padają te słowa tych braci, wewnętrznie się tak kajają. I proszę zauważyć, że Rubena nie dotykają żadne jakieś reperkusje. Może Józef tam w tej studni słyszał, jak Ruben mówił, nie czyńcie nic, nie zabijajcie tego chłopaka. I teraz tu Józef jeszcze raz powtarza. I drugi z kolejności w starszeństwie był Symeon. Więc jak Ruben odszedł od tej studni, bo tam starszeństwo było bardzo ważne, to ten Symeon mógł zdecydowanie wpłynąć na sytuację, a jednak tak wpłynął, że Józef został sprzedany. Więc to strasznie to trudne wszystko było, ale w każdym bądź razie wypytał się, czy ojciec żyje, wypytał się, czy brata mają, więc przyznali się, że mają, więc żyje, ładują to wszystko, sakiewki daje im i posyła ich do ojca. Ale z nakazem. Ale tu jeszcze też chciałbym podkreślić jedną rzecz, która cały czas przewija się przez historię Józefa. 42 rozdział, werset 18. Gdy stawia to żądanie, że jeden musi zostać jako zakładnik, oni mają zawieść zboże i wrócić z bratem,
ten werset 18 mówi, Józef rzekł do nich, jeśli chcecie żyć, uczyńcie tak, bo ja boję się Boga. Tak. To powinno troszkę chyba im coś dać do myślenia. Że gdzieś są na tej samej płaszczyźnie, nadają na tych samych falach, bo on też się boi Boga. No więc? To były dobre słowa. No. Ja jeszcze może tutaj dodam do tej dyskusji, kiedy czytamy te wszystkie rozdziały o życiu Józefa, jest ich sporo, jak na Księgę Rodzaju, bo bodajże 10, a może więcej niż 10, nie liczyłam, ale w każdym razie mniej więcej tyle może 10 być. 10 stron w mojej Biblii. A 10 stron. No właśnie, ale zobaczcie, że mamy tą historię Józefa. Od młodzieńca po osobę, która ma już władzę, konkretną władzę, konkretny sukces, tak? Widzimy cały ten proces przemiany, ale również w tych rozdziałach, kiedy czytamy o przybyciu braci Józefa do Egiptu, widzimy tą przemianę w sercach tych braci. Mm. I zobaczcie, jaki Bóg jest łaskawy. Mm. Jest nie tylko łaskawy dla Józefa, który jest niewolnikiem, który gdzieś tam jest poniżany w więzieniu. Jest ta, można powiedzieć, to wywyższenie, tak? Danie tej nagrody za wierność. Ale w przypadku braci widać ten proces pracy Pana Boga. I zobaczcie, że to się bardzo często dzieje, kiedy przychodzą jakieś konkretne życiowe sytuacje. Tak. Że przychodzi refleksja nad życiem, przychodzi jakaś myśl, jej, przecież źle zrobiłam. Nie powinnam tak. I Bóg jest łaskawy przebaczyć. I przebacza, bo czytamy na przykład w liście apostoła Pawła do Rzymian, że Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to Chrystus za nas umarł. I Chrystus chce nas uwolnić. Tak, uwolnić obrzydnienia tego, tych win, tego braku przebaczenia, bo faktycznie zarówno braciom było potrzebne przebaczenie ze strony Józefa, ale oni sami potrzebowali przebaczenia, Bożego przebaczenia, zrozumienia i zaakceptowania tego Bożego przebaczenia. I te rozdziały tak pięknie to obrazują, że rzeczywiście nastąpiło to objawienie Bożej miłości, Bożej łaski. Słuchajcie, nieraz bardzo poruszyło takie krótkie zdanie. Jam jest Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Gdy pomyślałem Abrahama, no tak, Abrahama. Izak to taki cichy człowiek, ale Izaka, ale też Jakuba. Niech każdy z naszych słuchaczy też sobie to przemyśli. Nie musi być idealnie w życiu. Pan Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Twoim Bogiem, i naszym Bogiem. To jest niezwykle ważne. I Panu nic się nie wymyka, ilość wróbelków się nie wymyka i nie wymyka się Jego troskliwa opieka nad moim i Twoim losem. To jest przepiękne tutaj doświadczenie. Ta lekcja ma właśnie tą śliczną wymowę, że Pan Bóg się posługuje ludźmi, którzy na pewnym etapie to się w ogóle nie nadają na dzieci Boże, ale ostatecznie tak wpływa na ich życie, że oni stają się dziećmi Bożymi. I przechodźmy teraz może do tego momentu, bo wiele jeszcze tutaj jest wątków. Zostawmy te rozterki Jakuba wszystkie, ale przyjeżdżają drugi raz bracia do Józefa z Beniaminem. No i jak ta cała akcja wygląda? Wypuszcza do nich Symeona, Symeon dołącza, no i co tam się dzieje? No myślę, że czasu nam nie starczy, aby opowiadać całą tą historię, dlatego ja również zachęcam wciąż do tego, żeby sięgnąć i przeczytać szczegóły z Biblii. Natomiast Józef nie kończy jeszcze sprawdzać postawy swoich braci. Tak.
I to było takie dosyć mocne testowanie. Tak. To były zadania niesamowicie mocne, tak. ponieważ daje im, kazał wypełnić te wory, tak. No i włożyć teraz pieniądze i kubek do... Ale wiesz co? Zatrzymajmy się jeszcze na tym momencie, bo zmierzasz do tego, a jak... Nasi słuchacze może by nie uchwycili tej dramaturgii tego zdarzenia, więc zaprasza ich na obiad. No tak, to pominąłem. Mhm. Zaprasza ich na obiad, każdemu daje po porcji, a Beniaminowi ile? Podwójną. Podwójną. Pięć razy więcej. A czy pięć razy? Ojej, słuchajcie, to jeszcze więcej. Podwójna by była dużo, a on daje pięć razy więcej. Układa ich według starszeństwa. Tak. Tak jest wyraźnie w moim Piśmie Świętym zapisane. I słuchajcie, i przygląda się im, czy będą złym wzrokiem na Beniamina spoglądać. Mm-hmm. A jeżeli byśmy powiedzieli o testowaniu tej zazdrości, to jak już im się objawił, troszeczkę przeskakuje, to każdemu daje po szacie, a Beniaminowi daje pięć szat. I daje mu 300 srebrników. Ale jak ich wyprawił, to im powiedział, tylko się tam po drodze... Nie kłóć się. Nie kłóć się. Fajna sytuacja. Tak, no tak. Mhm. No ale musimy się teraz wrócić do tego momentu, jak im się objawił, prawda? Ten element właśnie ukrycia tego tak. naczynia, kubka i pościg, tak. i pościg za nimi. Hej, tak. po waszym tak. wyjeździe pan nasz stwierdził, tak. że coś mu zabraliście. Tak. Po prostu stwarza taką sytuację, że legalnie, słusznie, sprawiedliwie Beniamin może być oskarżony i on im mówi tak, wy możecie jechać do domku. On zostaje niewolnikiem. Bo w jego worze znaleziono. Tak. Tak. I wtedy wypowiada Juda słowa, które złamały Józefa. Mm-hmm. Co Juda mówi? Może to przeczytalibyśmy ten fragment. Tak. Bo on jest przepiękny. Bardzo proszę, już tutaj jesteśmy. To jest dość duży fragment. Ale może byśmy go tak zręcznie, Beatka, liczymy na twoje dobre oczy. 44 rozdział i 10 wiersz do 18 wiersz do ostatniego. Wtedy przystąpili do niego Juda i rzekł: Proszę, panie mój, pozwól słudze twemu powiedzieć słowo do pana mego i nie gniewaj się na sługę twojego, gdyż ty jesteś jak sam Faraon. Pan mój pyta sług twoich, mówiąc: Macie ojca albo brata? Wtedy odpowiedzieliśmy panu mojemu: Mamy jeszcze ojca, staruszka i małego chłopca, który urodził mu się na starość. Brat zaś jego umarł, tak że on sam jeden pozostał po matce swojej i ojciec kocha go. Ty zaś rzekłeś do sług swoich: Przyprowadźcie go do mnie, abym go oglądał własnymi oczyma. Powiedzieliśmy panu mojemu: Chłopiec ten nie będzie mógł opuścić ojca swego, bo gdyby opuścił ojca swego, ten by umarł. Wtedy ty rzekłeś do sług swoich: Jeśli brat wasz najmłodszy nie przyjdzie z wami, nie będziecie już oglądać oblicza mojego. A gdyśmy przyszli do sługi twojego, ojca mojego, i powtórzylibyśmy mu słowa pana mego, ojciec rzekł: Jedźcie znowu i kupcie nam trochę żywności. A my powiedzieliśmy: Nie możemy jechać. Pójdziemy natomiast, jeżeli nasz najmłodszy brat pojedzie z nami. Bo jeśli brat nasz najmłodszy nie pojedzie z nami, nie będziemy oglądać oblicza owego męża. Wtedy rzekł sługa twój, ojciec mój, do nas: Wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć: Z pewnością rozszarpał mi go dziki zwierz i odtąd go nie widziałem. A jeżeli zabierzecie i tego,
a spotka go coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. Gdybym więc teraz przyszedł do sługi Twego, ojca mojego, i nie byłoby z nami chłopca, z którego duszą jest związana dusza jego, to gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawią słudzy Twoi, że sługa Twój, ojciec nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu. Bo sługa Twój ręczy za chłopca ojcu swojemu, mówiąc, jeśli nie przywiodę go do Ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa Twój jako niewolnik Pana mego, a chłopiec niechaj wróci z braćmi swoimi. Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. I te słowa złamały Józefa. I to są przepiękne słowa Judy. Ale one też świadczą, jak te wszystkie przeżycia zmieniły ich podejście. Tak. I też jest tutaj ukryta tak zwana idea zastępczej ofiary, że jak się kogoś bardzo kocha, to, no bo wyglądało tak, że ten Benjamin ten kubek ściągnął. Oni nie mieli czasu nawet jakoś porozmawiać. Jak gdyby nawet przeczył, to mogli mu nie wierzyć. Mm-hmm. A jednak Juda mówi, ja będę niewolnikiem, a on niech idzie do domu. Coś nadzwyczajnego. I wtedy się przekonał Józef, że to już nie są ci okrutni bracia sprzed 13-12 lat. No i właśnie, co dalej? Ale myślę, Zdzisław, że warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę, bo można by pochopnie wyciągnąć wniosek, że Józef stał się wróżbitą i z kubka wróżył. Gdyż kolejny tak pościg, który tak. za braćmi wysłał Józef, kazał powiedzieć, że zabrał kubek, z którego wróży. Ale on po prostu dalej jest w roli pogańskiego Egipcjanina, tak. żeby nie ujawnić swojej tożsamości. Tak, żeby nie sugerować czegoś. Ale wiemy, że mądrość Józefa nie z kubka, tylko od Pana Boga pochodziła. Dokładnie. No ale gdy wybrzmiały te słowa, które Beatę przeczytała, to aż się mokro w oczach robi. I wtedy co się stało? Józef krzyczy i płacze i wypowiada te słowa. Mówi, niech wszyscy wyjdą, chciał tylko z rodziną zostać i mówi, wybuchnął głośnym płaczem i dalej mówi, ja jestem Józef, czy ojciec mój jeszcze żyje, bo wiedział, że oni lubią pokłamać i chciał się jeszcze w tej chwili upewnić, ale ja wyobrażam sobie, jak ich sparaliżował. I na pewno ten błysk tych snopów, tych, które gwiazd, się kłaniają jego, gwiazd, słońce, księżyca, to przecież wybijali przed nim pokłony raz po raz. I Józef rzuca się na szyję Benjamina i płacze, Benjamin też płacze, a później podchodzi do każdego i te ręce, które go szturchały, biły, obejmuje i ściska. Dlatego Józef jest wzorem, typem Pana Jezusa Chrystusa. Mhm. Wzorem może za duże słowo, ale typem, symbolem, tak. pewnym takim, tak. Taką miniaturą. Tak. Po prostu my lepiej możemy te zdarzenia z życia Pana Jezusa zrozumieć, jeżeli te wątki starotestamentowe wychwytujemy. Ale jeśli o tym wspomniałeś, czy wspominamy, to ja przywołam z listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału, werset 8, tylko jedno zdanie króciuteńkie o Panu Jezusie, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Cierpienie, i to jest też zagadka, cierpienie niektórych ludzi od Boga odpycha. Prawda?
ale cierpienie niektórych ludzi do Boga zbliża. Tak. I to też jest brak odpowiedzi na to, dlaczego te same okoliczności. W obozach koncentracyjnych jedni ludzie byli pięściami ku niebu, wygrażali, a inni dziękowali Bogu za każdy przeżyty dzień. Niedawno dowiedziałem się, że po obozie koncentracyjnym jeden człowiek przez długi okres czasu nie mógł wypowiedzieć w modlitwie pańskiej Ojcze nasz. Mhm. Ale zachęcamy wszystkich, żebyśmy rozpatrywali te dzieje Starego Testamentu. W nich zobaczymy żywych ludzi, którzy przeżywają emocje od takiego największego poniżenia do wyniesienia. Którzy przeżywają przekształcenie charakterów od podłości, od nikczemności do takiej wielkiej szlachetności, która się wyraża słowami ja zostanę niewolnikiem, a pójść Beniamina. To jest przepiękne. Wyobrażacie sobie, że Pan Jezus kiedyś na nowej ziemi uściśnie każdego, przytuli się, będzie miał dla każdego łzy i spojrzenie? Ja wyobrażam sobie, że Szczepan przytuli się i obejmie swojego oprawcę. Saula. Tak. Tak. No właśnie, opcjon. Ja wyobrażam sobie, że Szczepan na nowej ziemi podobnie obejmie swojego oprawcę Saula. Wiecie, w tym opisie jest jedno takie miejsce, gdzie Józef dał się poznać. Jest taki jeden krótki tekst. I tak sobie rozmawiali. To jest krótki tekst, ale jaką on treść zawiera. Oni musieli w końcu kiedyś temu Józefowi powiedzieć jak? Przepraszam. Przepraszamy. I wyobrażam sobie, że Dawid będzie szedł pomału do Uriasza i będzie mówił przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wiele takich słów padnie. Tyle okoliczności przeróżnych było na tej ziemi. Tyle razy niefajnie się zachowaliśmy. I będziemy musieli to wszystko może tam jeszcze raz przywołać sobie. A Pan Bóg mówi, otrzesz oczu ich wszelką ostatnią. To znaczy, że ta łza jeszcze będzie. I kto wie, czy też nie w oczach Pana Jezusa i tak. W oczach Pana Boga. I Bóg daje okazję, by rzeczywiście doświadczyć tego przebaczenia. Żeby poddać się całemu temu procesowi przechodzenia właśnie przez ten proces przebaczenia. I faktycznie te osoby, które rzeczywiście chcą, to doświadczają tego. Myślę, że w przypadku tutaj tych braci Józefa, sam moment, ten pierwszy moment, kiedy oni zostali oskarżeni, niesłusznie oskarżeni, tak? Nie czuli się szpiegami. Oni przyszli w dobrej intencji. Ja myślę, że ten moment już może nie był takim decydującym, niemniej jednak to był proces. Rozpoczął się od tego momentu, kiedy rzeczywiście zderzyli się z taką sytuacją, bo być może wcześniej nikt ich tak nie potraktował, nikt ich tak nie osądzał, tak? Więc teraz poczuli się, przepraszam bardzo, ktoś mnie tutaj jednak w ten sposób traktuje i szukali wtedy gdzieś tam w środku, dlaczego tak jest. Być może to jest właśnie konsekwencja tego, co kiedyś zrobiliśmy młodszemu bratu Józefowi. Tak. I widzicie, zobaczcie, że jak czytamy rozdział po rozdziale, cały ten proces właśnie przychodzenia do Egiptu, odchodzenia, przychodzenia, odchodzenia, to zobaczcie, że to jest cały czas praca Pana Boga nad charakterem człowieka. To właśnie chciałem też to wyartykułować, że nam się wydaje, jakoby Józef był głównym strategiem tych kolejnych sytuacji, ale to mu Pan Bóg mądrość dał taką, żeby ci ludzie mogli dojrzeć w swojej uczciwości. I też podkreślić chciałbym, że Bóg, który zna przyszłość, bo Bóg nie jest scenarzystą, który pisze scenariusz dla ludzi. Tak. Bóg wybiega w przyszłość, jest tym ponadczasowym Bogiem, dla którego przyszłość nie jest zakryta. Wybiega w przyszłość i daje małemu chłopcu jeszcze te dwa sny, że w przyszłości będą bracia się przed tobą kłaniać, a nawet rodzice.
I on tego chyba też do końca nie rozumiał. Dopiero później te wydarzenia się tak potoczyły i wypowiedział, wtedy gdy ujawnił się, wypowiedział te słowa: Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie. On tak pięknie to opowiada, pomniejszając tak bardzo ich winę, tak. A mówiąc, że to jest nie opatrzność nie Boża. Nie róbcie sobie wyrzutów. A opatrzność Boża polegała na tym, i też w naszym życiu polega, że nawet nieraz popełniamy błędy, a Pan Bóg, jak Go prosimy o to, potrafi te sytuacje nieszczęsne tak wyprowadzić i obrócić, że zrealizuje swoje wspaniałe plany. Ja bardzo lubię taki tekst, który mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Czyli w każdej sytuacji Bóg tak naprawdę jest tym, który współdziała, działa z nami. Tak? Tak. Ale jeszcze jedna myśl mi przyszła, tak analizując właśnie cały ten proces przebaczenia. Ja czasami spotkałam takich ludzi, którzy otrzymali możliwość przebaczenia, okazali swoją skruchę i to trwało krótki okres czasu. I znów wracali do pewnych takich starych schematów działania. Tak? Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne i tragiczne w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście człowiek nie korzysta z tego błogosławieństwa. Bo wydaje mi się, że cała ta historia, oczywiście nie znamy dalszych szczegółów, jak się układały relacje już w Egipcie. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest początek czegoś dobrego. Ale zauważ, że jeszcze bracia przy śmierci ojca, jeszcze taką maleńką intrygę też... Podejrzliwość. Zrealizowali, a Józef to rozszyfrował i jeszcze głębsze to przebaczenie nastąpiło. Ale zakończmy to studium. Studium postaci, która przeszła w ciągu 12-13 lat taką drogę od niewolnika do namiestnika. I spróbujmy w tych zdarzeniach też znaleźć elementy naszego życia. Niech Bogu będzie chwała, że tak mamy piękne myśli przedstawione na kanwie tak poruszających zdarzeń. Oby te słowa utkwiły w naszej pamięci, tutaj uczestników, ale też naszych drogich słuchaczy i widzów. I poprośmy jeszcze Pana Boga o opiekę nad nami wszystkimi. I Zenku, proszę Ciebie do modlitwy. Kochany nasz Ojcze i Boże, poruszyłeś nasze serca tymi wzruszającymi scenami, bowiem historia ma być naszą nauczycielką. I życie poprzednich pokoleń, życie ludzi żyjących dawniej było również przeplatane porażkami i sukcesami. Dziękujemy za ten życiorys Józefa. Dziękujemy za tą historię całej rodziny. Aby to, co wyciągnęliśmy, co jeszcze możemy wyciągnąć z tych lekcji, było dla nas pouczeniem, abyśmy nigdy nie odwracali się od Ciebie. Pomóż mnie, Panie Boże, abym cokolwiek będę przeżywał, mógł trwać przy Tobie i nie odwrócić się. To pomóż każdemu z nas, gdyż tylko w Twoim błogosławieństwie jest nasz sukces. Amen. 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 Serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na kolejną dyskusję o dziejach rodziny Józefa w Egipcie. Będzie właśnie to studium w następną sobotę. Serdecznie wszystkich zapraszamy.